Nauczanie domowe, 16 sierpnia. Księga Sędziów, rozdział 2, wersety od 11 do 19. Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom. Porzucili Boga swych ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Porzucili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciw Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili. Wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich tych poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak to poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z cudzymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Pan wzbudził sędziów dla nich, Pan był sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swych ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. Nadchodzi moment w historii Izraela, kiedy naród po zdobyciu ziemi zaczyna się osiedlać. I wówczas następuje kryzys. Kryzys, który można by nazwać małą stabilizacją. Ci, którzy dotąd walczyli, przestali to robić. Teraz zajęli się uprawą, teraz zajęli się poprawą jakości swojego życia, wybudowaniem jakiegoś domku, zatroszczeniem się o swoje gospodarstwo. Zupełnie inne zajęcia. I przy tych zajęciach nagle ten radykalizm pójścia za Bogiem, dochowania wierności Bogu Jahwe, wywietrzał. Ten radykalizm przestał funkcjonować. Oni stali się coraz bardziej ospali, coraz bardziej podatni na obce wpływy, coraz bardziej ulegli tej cywilizacji, która ich otaczała. I widzimy te elementy, które wymienia Księga Sędziów. Porzucili Boga swych ojców. Nie kultywowali tradycji. Wniosek dla nas. Mamy pielęgnować w swoim domu, zwłaszcza wtedy właśnie, kiedy zaczynamy nowy etap w życiu. Kiedy przeprowadzamy się w jakieś nowe miejsce, kiedy chcemy sobie urządzić mieszkanie, wtedy, kiedy dorabiamy się albo odpracowujemy kredyt, no wtedy nie możemy porzucić tradycji. Nie możemy zapomnieć o przekazywaniu tego, co jest w naszym sercu, następnemu pokoleniu. A sami też nie możemy odkładać tego na później. Drugie wyrażenie, które zostało tutaj użyte, nie pamiętali o wyprowadzeniu z niewoli, a zapomnieli o Bogu, a zapomnieli o Jego łaskach, o Jego pomocy, zapomnieli o cudach, które Bóg robił. Nie chcieli przechowywać w swoim sercu tego, co było Bożym darem i doświadczeniem tej obecności. Niestety to też można zakopać, zakurzyć, odłożyć. Potrzebujemy więc powracać. I dlatego liturgia jest takim miejscem, gdzie wracamy pamięcią do tych wydarzeń, do cudownych dzieł Boga, do Jego darów, które nam hojnie zostały dane. Do tego wszystkiego, do czego na nowo możemy sięgnąć. Właśnie w tym miejscu, w tym celebrowaniu Bożej obecności i Bożego działania.
czytamy dalej, że ci mieszkańcy Kanaanu poszli za cudzymi bogami. Od ludów sąsiednich wzięli wierzenia, przejęli sposób myślenia, zachłysnęli się tym, że ci, którzy obok nich żyli, mieli jakieś lepsze narzędzia, może czasami lepszy standard życia, i to spowodowało, że przesunęli się w tamtym kierunku. Grozi nam też taki sposób myślenia, że ktoś, kto ma więcej pieniędzy, jakaś kraina, która ma więcej dóbr materialnych, ona jest na tyle atrakcyjna, że zmienia nasz sposób myślenia i nasze podejście do Boga. I oczywiście jest to błąd, ale niestety to niebezpieczeństwo musimy zauważać. I wpływ cywilizacji, która wydaje się nam wyższa technicznie na bardziej zaawansowanym poziomie, ma po prostu wpływ na nas i oddziaływuje w sposób czasami nawet przez nas nieuświadomiony. Czwarty element, który tutaj chciałem podkreślić, to fakt oddawania pokłonu bożkom. I my moglibyśmy wymienić tych bożków, którzy są zawsze tacy sami. Wygoda, magiczny sposób myślenia, pieniądz, seksualność, fałszywa wolność, indywidualizm, bierność. To są bożki, przed którymi wielu się kłania. I reakcja Boga, który chce nawrócenia swojego ludu. Pan wydał ich w ręce tych ciemiężycieli, bo to, czemu pokłonił się człowiek, to staje się ciemiężycielem. Człowiek sobie tego nie uświadamia, ale tak się staje. Te wszystkie wymienione od wygody po bierność stają się ciężarem dla twojego ducha, dla twojego serca, dla twojej codzienności. Pan wydał ich na łup nieprzyjaciół, z którymi oni się połączyli. Jeżeli ty łączysz się z nieprzyjacielem, to wydajesz się na jego wolę. Ty jesteś łupem tych właśnie różnego rodzaju sytuacji, okoliczności, którym ty się pokłoniłeś. Dalej Słowo Boże mówi, że te wszystkie rzeczywistości otoczyły ich tak, że nie mogli się oprzeć. I tak się dzieje. Kiedy ty odchodzisz od Boga, to zaczynają cię otaczać takie presje, takie okoliczności, takie idee, takie modele działania, życia, funkcjonowania, że ty sobie nie dajesz rady, że ty nie wiesz, jak ty masz w takiej sytuacji postąpić. I tutaj klucz. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciw nim. Dlaczego? No bo Bóg jest przy prawdzie. Bo Bóg jest przy autentyczności. Bo Bóg jest przy tym, co najpiękniejsze, najlepsze. A oni byli przeciw, więc ręka Pana była przeciwko nim. Módlmy się, by się tak nigdy nie stało. Byśmy swoją rękę przykładali do dzieła, które jest wbrew ręce Boga. Że my, tak jakbyśmy chcieli się siłować z Bogiem na ręce. I nasza ręka jest przeciwko Bogu. Najbardziej dramatyczna sytuacja, najgorsza. I właśnie w tym czasie Izraelici tego doświadczyli. Módlmy się, aby nigdy w naszym życiu, w naszym środowisku, w kościele, w społeczeństwie, nigdy tak się nie wydarzyło. Boże, chroń nas od takiego kłaniania się Bogom obcym. Daj nam współpracować zawsze z Tobą i wracać do Ciebie, gdy pomylimy się i zrobimy nie tak, jak Ty chciałeś.